Siemanko, moi drodzy, niedługo będzie gala VIP MMA 2 w czerwcu już. No, myślę, że będzie ciekawsza niż pierwsza edycja. Tym razem będą tam Żuron, Tomasz Hit, Anticonfident. Żuron będzie walczył z Anticonfidentem. Żuron jest wyższy od Anticonfidenta, jest cięższy, ale Anticonfident kiedyś coś ćwiczył i jest bardziej mobilny i tak dalej. Myślę, że ma tutaj szansę Anticonfident wygrać, moi drodzy. Także tak, fajnie się to zapowiada, tam ten Syntok będzie walczył, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Moi drodzy, co? Ja tutaj stoję i czekam. I to nie jest żadne, kochani, kozaczenie, jak sobie ktoś może myśleć, bo nie wyzywam jakichś topowych zawodników. Ja sobie robię coś na YouTubie, jestem w sumie, można powiedzieć, takim YouTuberem. Nagrywam piosenki, jakieś filmiki robię. Ale na taką galę dla celebrytów czemu nie miałbym iść. Ostatnio wspomniał o mnie w filmiku pan Rysiu, także tam dziękuję za wspomnienie. O mnie szukał dla mnie przeciwnika i zasugerował, że Anticonfident by był dobry przeciwnikiem. Widziałem filmiki Anticonfidenta, jak walczył na Almie gdzieś tam. No i spoko, na pewno mu chłopaka nie lekceważył. Coś tam umie, coś tam potrafi. Więc z chęcią bym na to poszedł, jak Anticonfident już pokona Żuroma. Można się sprawdzić, by to było ostre wejście, kochani. Na pewno byłaby dobra walka. A jak nie, to czekam, kochani. Bo jest tyle teraz tych gal dla celebrytów. Jest Elite MMA, Fame MMA, jest VIP MMA. Ja tu jestem skromny, normalny, sobie, kochani, coś tam ćwiczę. Niedługo tam, nie tylko tutaj, sobie wrócę na treningi grupowe niedługo jakieś, moi drodzy. Nie tylko tutaj, ale to jest, kochani, właśnie wiadomość, sygnał dla włodarzy. Ebi Wielki Tour jest tutaj i czeka tam. Szukajcie kogoś, moi drodzy, i zobaczcie, jak ćwiczy Ebi Wielki Tour. Co, lecimy. Także to jest, moi drodzy, taka próbka.